temacie kupowania kalendarzy adwentowych. Ostatnio w filmie z kalendarzem adwentowym Rituals, którego tam kawalon tak nawet widać, mówiłam, że jeśli już, to kupię kalendarz adwentowy z Clinique. No i jak widać po tytule, nie kupiłam kalendarza adwentowego z Clinique, kupiłam natomiast kalendarz adwentowy z Kielsa. Pomyślałam sobie, że ten kalendarz adwentowy z Clinique zawiera w dużej mierze te same produkty, które ja już znam, jeśli chodzi o markę Clinique, a z kolei Kielsa nie znam tak dobrze. Kielsa znam dwa produkty, miałam Midnight Recovery Concentrate, miałam jego próbkę i niestety nie odpowiadał mi jego zapach. I nie jestem pewna, czy ja coś jeszcze z Kielsa miałam, czy nie. Po prostu nie pamiętam. I pomyślałam sobie, że skoro kalendarz z Kielsa kosztuje 300 zł, jest tańszy wręcz od kalendarza z Clinique, no to może jednak to byłby lepszy zakup. Byłam ostatnio w Arkadii i tak po prostu, wiecie, szwendałam się po sklepach, jak to zazwyczaj bywa. I nawet nie miałam zamiaru, w ogóle nie myślałam o kupnie kalendarzy adwentowych. Minęłam Sephorę, w której było stanowisko Clinique i tak sobie nawet myślałam, że podejdę i zobaczę, ale nie mieli kalendarzy adwentowych. A niedaleko obok Sephory jest stoisko właśnie, jest w ogóle sklepik Kielsa. No i przechodząc koło sklepu zobaczyłam, że mają kalendarze adwentowe. I tak sobie, wiecie, weszłam niepozornie, popatrzyłam, kalendarz adwentowy stał gdzieś tam na samej górze, więc niestety nie mogłam popatrzeć, musiałam poprosić panią o pomoc, pani mi ten kalendarz adwentowy zdjęła i pani była bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo uśmiechnięta, pozytywna, promienna, potrafiła, wiecie, wręcz namówić mnie na ten kalendarz, no i siłą rzeczy zdecydowałam, że okej, jeśli miałabym wybierać, to jednak w tym roku wolę wybrać kalendarz z Kielsa, w zeszłym roku miałam kalendarz z Clinique'a. I takim oto sposobem i przy długim wstępem mamy kalendarz Kielsa. Przy okazji tego zakupu pani dorzuciła mi 3 próbeczki, 3 saszetki. Szczerze mówiąc, nie jest to dużo, jak się kupuje kalendarz za 300 zł. Natomiast widzę, że oni mają taką bardzo, bardzo sztywną politykę cenową. To znaczy mało kiedy dodają, dostajemy jakiekolwiek próbki. Jeżeli w ogóle chcemy jakieś próbki dostać, to musimy się zarejestrować u nich w bazie danych i oni te próbki normalnie tutaj z kodu kreskowego nabijają, tak że oni potem w systemie mają, jakie próbki braliśmy. Podejrzewam, żeby za dużo próbek tych samych nie brać. Myślę, że to może też o to chodzić. Więc jak widać, no ani za bardzo zniżek nie ma, a próbki to też szczerze mówiąc takie średnie. Natomiast dostałam tutaj Ultra Facial Overnight Hydrating Mask, czyli maskę na noc. Również dostałam maskę nagietkową z aloesem oraz maseczkę z natką pietruszki i ekstraktem z pomarańczy. Więc tej jestem bardzo ciekawa. Zresztą w ogóle wszystkie maski jestem bardzo ciekawa. Plus jest taki, że ja poprosiłam, że jeżeli mogę poprosić o próbki, to właśnie prosiłabym o maski, bo maski najbardziej lubię. I dostałam 3 maseczki, tak więc plus i minus, jeśli chodzi o to. Natomiast jeśli chodzi o kalendarz. Tak wygląda kalendarz. Jest on strasznie duży, więc nie wiem, czy się... O, teraz się zmieści cały. Tak wygląda kalendarz. Mamy go przewiązanego taką wstążką oczywiście. Wstążkę po prostu pyk, pyk. Zdejmujemy, kalendarz się otwiera i tak wygląda w środku. Z tego co mi się wydaje i co patrzyłam też na stronach zagranicznych, to chyba ten kalendarz jest trochę inny od tego kalendarza, który można dostać w Wielkiej Brytanii. Nie jestem pewna, ale tak jak patrzyłam właśnie, wiecie, na kalendarze adwentowe, jak się zaczął ten szał, to mam wrażenie po prostu, że te okienka tutaj w środku i cała ta grafika wygląda troszkę inaczej właśnie niż w tamtym kalendarzu. Ale mogę się mylić, natomiast tamten kalendarz kosztował 95 funtów, a ten kosztował 300 zł, więc to się nijak nie kalkuluje, więc... Mam takie podejrzenia, że tam jednak może być coś innego. Ja oczywiście, tak jak w przypadku kalendarza Rituals, będę Wam tutaj wyświetlać informacje, jak się nazywa dokładnie produkt i jaka jest jego pojemność. To też jest dobre na wypadek, gdybym ja na przykład coś źle przeczytała, to wtedy jakby edytując ten film i dodając te napisy, będziecie miały po prostu dokładną informację, co to było. Bo to różnie bywa, jak się tak otwiera kalendarz, po prostu można się pomylić. I oczywiście na koniec też podsumujemy sobie, ile on był w ogóle wart. I minęło właśnie pół godziny, ponieważ zadzwonił listonosz, potem przyjechał pan zczytać licznik z wody. Nie mógł go szczytać, w 3 osoby próbowaliśmy to zrobić. A potem stwierdziłam, że może tak jak w przypadku Ritualsa, po prostu pootwieram wszystkie okienka, żeby potem się już nie męczyć. I będzie mi łatwiej wyjmować. I dobrze, że tak zrobiłam, bo raz, że się źle otwierają te okienka. Dwa, że są strasznie wciśnięte produkty, szczególnie te okrągłe. 3, że to jest tak tandetnie zrobiony kalendarz, że to się w pale nie mieści. 3 rzeczy mi w ogóle powypadały, poprzesuwały się na inne miejsca. Jak się otwiera jeden, to się rozrywa drugi. Po prostu
lipa. Ten kalendarz z Rytualsa jest o wiele lepiej zrobiony, ten po prostu, no niestety opakowanie to jest tandeta totalna. Ale może z drugiej strony opakowanie jest tandetne, a produkty będą fajne i będą miały super fajną, wysoką wartość. No zobaczymy. Więc przechodzimy do pierwszego produktu. Tutaj mamy chyba ich najbardziej popularny balsam do ciała. To jest Creme de Corps. Corps to mi się kojarzy, kurde, ze zwłokami, więc to chyba nie może być to. Mamy tutaj Soy Milk and Honey Whipped Body Butter. Taka mała pojemność. Tutaj mamy ile? Mamy ile? Ile mamy? 15 ml tutaj mamy. A propos krzywego naklejania naklejki, czarszka, zobacz, nie przejmuj się. Nawet w kilsie krzywo naklejki przyklejają. Więc mamy tutaj najbardziej popularne ich... O Jezu, jak on nie pachnie w ogóle mlekiem czy miodem. Dla mnie on pachnie kokosem. Dla mnie on pachnie jak Raffaello. O nie, ja to muszę na ręce nałożyć. Och. No, konsystencję powiem Wam ma mega, zaraz Wam pokażę. I zobaczcie. Mam nadzieję, że to widać było. Po prostu faktycznie ma taką bardzo lekką, musową konsystencję. No dobra, pierwszy produkt. Na razie super. O, jak on cudownie pachnie. Naprawdę, dla mnie on pachnie Raffaello, dla mnie on pachnie kokosowo. To nawet jest bardzo dobre teraz po moich dłoniach, które się, wiecie, tam męczyły z tymi okienkami, więc dobry początek, mogę sobie nakremować ręce i teraz i tak nie będę miała problemu z wyjmowaniem produktów, bo wszystko mam powyjmowane. Dwójeczka. Dwójeczka to jest Amino Acid Shampoo, mamy 30 ml, małą pojemność szamponu do włosów. Ja produktów Kielsa kompletnie, tak jak mówiłam, nie znam. Nie mam pojęcia, czy jest to fajny szampon, czy nie jest to fajny szampon. Trochę tak, jak widzę słowo acid, ja wiem, że to jest, wiecie, kwasy kwasowi nierówne, ale już jak się tak widzi słowo acid do włosów, to już tak mam trochę nerw, więc oczywiście muszę troszeczkę więcej poczytać w ogóle o tych wszystkich produktach, które się tu znajdują, żeby wiedzieć w ogóle co, z czym i jak. Natomiast cieszę się, 30 ml na pewno wypróbuję i zobaczymy, może będzie dobry. A pod trójką zachowało się coś, czego nie wyjęłam wcześniej i mamy tutaj Powerful Strength Line Reducting Concentrate. 5 ml, czyli jest to jakieś coś mega super fajnego, 5-ml koncentrat na redukcję zmarszczek albo, nie wiem, linii mimicznych, tak by wynikało z samej nazwy. Pod numerkiem 4 znalazł się nagietkowa Deep Cleansing Foaming Face Wash, czyli mamy nagietkowy żel do mycia twarzy. Nie wiem, czy to jest żel, czy to jest bardziej kremowa konsystencja. Nie mogę otworzyć, bo mam nakremowane ręce teraz. O, jest, poszło. Nawet nie pachnie tak źle. Bałam się, że ten nagietek może pachnieć, wiecie, tak zbyt kwiatowo i dla mnie to nie będzie dobry zapach. Ale nawet nie pachnie tak źle i nie jest to, widzicie, to ma taką konsystencję żelu, czyli to nie jest takie piankowe, takie kremowe, tylko taki faktycznie żel, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Pod numerkiem 5 znalazł się Kielsowy balsam do ust, tutaj Kiehl's Lip Balm No. 1, czyli chyba najbardziej super popularny ich produkt. Z chęcią wypróbuję, bo podejrzewam, że pewnie sama sobie nigdy z siebie bym nie kupiła po prostu balsamu do ust z Kielsa. Obstawiam, że on kosztuje jakieś horrendalne pieniądze, bo większość Kielsowych produktów jest bardzo droga i póki ich nie wypróbujemy, to tak naprawdę nie wiemy, czy jest dobry, czy nie. Więc z chęcią sobie wypróbuję, zobaczymy po prostu, czy jest dobry. Teraz na zimę myślę, że idealnie. Szósteczka to takie duże okienko było, a w środku saszetka. Mamy tutaj saszetkę, jest to Gently Exfoliating Body Scrub Grapefruit. I całą wielką, olbrzymią pojemność 5 ml, więc dla mnie dawanie peelingu do ciała o pojemności 5 ml to jest w ogóle jakaś pomyłka. No sorry, no naprawdę, no przecież to jest na raz, no to jest na raz. No nie wiem, do ciała produkty powinny być chyba jednak troszeczkę większej pojemności, ale okej. No niby wszystko powyjmowałam, ale jednak te okrągłe pojemności po prostu wpadają mi z powrotem do tych okrągłych dziurek i potem nie ma jak złapać, żeby to wyjąć. Tutaj mamy Ultra Facial Cream, 7 ml, czyli mamy po prostu chyba krem do twarzy, może jakiś taki ala uniwersalny. Nie mam pojęcia, nie znam się na ich kremach, nie wiem, czy to jest jakiś ich super fajny, fantastyczny. Ja wiecie, ja znam tylko krem pod oczy z awokado i ten olejek Midnight Recovery Oil, więc nie śmiejcie się ze mnie, jeżeli powiem jakąś głupotę o tym produkcie. Pod numerkiem 8 kryje się kolejny nagietkowy produkt, mamy tym razem Herbal Extract Toner, alcohol free. O kurde, to ma w środku w ogóle, nie wiem, czy zobaczycie, mam nadzieję, że tak, to ma tędy może... To ma w środku w ogóle pływające płatki jakieś.
O, wow. Aha, i to, o wiem, teraz mi się przypomniało. To jest tonik, który pani powiedziała, żeby nie wylewać na płatek, tylko na dłonie. Po pierwsze, żeby nie marnować produktu, a po drugie, ponoć fajnie działa właśnie, jeżeli go wylewamy na dłonie. Więc to teraz sobie przypomniałam. Pojemność tutaj, jaką mamy, to jest 40 ml, więc no, to jest akurat już fajna pojemność. Takie od 30 w górę to już są takie pojemności, że można spokojnie między innymi tonik czy szampon wypróbować, więc z tego się akurat cieszę. Pod numerkiem 9 kryje się maska. Jest to Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. I mamy tutaj maska z białą glinką o pojemności 14 ml, więc spokojnie na kilka użyć nam taki słoiczek wystarczy. W środku ta maska wygląda w ten sposób. Całkiem fajne są te słoiczki, bardzo fajnie jest to przygotowane, że nie są to saszetki, tylko właśnie słoiczki. To też na pewno kosztowało, żeby wyprodukować po prostu taki mały słoiczek, do którego włożymy dalej maskę. Pod numerkiem 10 kryje się kolejny słoiczek i tym razem mamy właśnie to, o czym mówiłam, czyli krem pod oczy z awokado o pojemności 14 ml, czyli jest to produkt, który normalnie można kupić u nich w sklepach i sam ten jeden produkt kosztuje 100-120 zł, a pamiętajcie, za kalendarz dałam 300, więc całkiem niezła cena. No ja z tego kremu się bardzo cieszę, będę mogła go wypróbować, bo jeszcze go nie próbowałam. W tej chwili używam Filorgi pod oczy, którą miałam z Look Fantastic, ona jest taka malutka, więc pewnie się niedługo skończy. Wcześniej używałam Clinique All About Eyes Rich, więc będę mogła sobie porównać ten. Pod numerkiem 11 znowu duże okienko i znowu mała saszetka, chyba większość tych takich dużych okienek to będą takie saszetki. I znowu mamy tutaj ten krem de corps. Naprawdę, przepraszam, jeżeli to się inaczej wymawia, jeśli to się wymawia z francuska albo kto wie jak z innego, to bardzo mnie proszę poprawcie, bardzo proszę poprawcie mnie na dole, bo no nie wiem, krem ze zwłok to trochę tak brzmi, przepraszam, ale tak mi się kojarzy. Więc tu mamy jakąś saszetkę tym razem o pojemności 5 ml. Nie wiem, czym się to różni od tego pod numerem 1, czy to jest po prostu, aha, tu jest napisane, że to jest balsam na całe ciało, dla ekstremalnie suchej i takiej łuszczącej się skóry. Pod numerem 12, duże okienko, duży produkt. Tym razem nam się trafił Ultra Facial Cleanser 75 ml, więc już całkiem pokaźna miniatura, można powiedzieć, albo wręcz połowa normalnego produktu. Jest to delikatna, płynna formuła, aby oczyszczać naszą skórę do każdego typu skóry, więc znowu, no, do oczyszczania skóry wszystko się zawsze przydaje. Pod numerkiem 13 tym razem mamy Amino Acid Conditioner, czyli wcześniej miałyśmy szampon, tym razem mamy odżywkę i ile mamy tutaj? 30 ml pojemności, więc w sumie można zostawić to i zabierać ze sobą na wyjazdy. Z chęcią wypróbuję, tak jak mówiłam, akurat nie znam za dużo produktów Kielsa, tym bardziej już do włosów, więc jak najbardziej jestem zadowolona. Pod 14 znalazła się maluteńka saszetka 3 ml Midnight Recovery Cleansing Oil. Czyli mamy tutaj to z tej najbardziej popularnej serii, ale mamy tutaj olejek do czyszczenia twarzy. Troszkę szkoda, że jest to saszetka taka malutka, bo w zasadzie, no jeżeli tam jest płynna rzecz, olejek, no to to jest na raz, dwa razy maksymalnie bez w ogóle żadnego przenoszenia gdzie indziej, więc z chęcią wypróbuję, tylko troszkę ta forma mi się nie podoba. Pod 15 kryje się kolejna mała buteleczka, tym razem mamy tutaj Blue Astrogen Herbal Lotion, czyli mamy lotion taki, wiecie, a la tonik chyba, bo to mi się wydawało, że lotion to są takie bardziej lekkie formy balsamów, a tu jest wręcz płynna konsystencja. Nie znałam tego produktu, trochę wygląda jak płyn do płukania jamy ustnej, ale muszę poczytać i zobaczymy. Pod 16 kolejny uroczy słoiczek, tym razem Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Mamy tutaj pojemność 7 ml. Żelowe formuły to, jak wiecie, dla mnie jest coś super. Moja skóra bardzo lubi żelowe formuły. Super się one sprawdzają, szybko się wchłaniają, więc rewelacja. Duże okienko, mała saszetka. Nurturing Baby Cream for Face and Body. 5 ml. Czyli znowu mamy coś na całe ciało o pojemności 5 ml. Więc trochę słabo. Wydaje mi się, że to jest chyba dla dzieci w ogóle, tak? Bo jest tutaj nie dość, że w nazwie baby, ale tutaj jeszcze mamy na rysunku baby. Ale wiecie, dlaczego ja bym sobie miała tego nie zastosować? Ja żadnego dzieciątka nie mam, więc no komuś oddawać taką jedną saszetkę to trochę słabo, nie? Więc pewnie ją zużyję. Pod numerkiem 18 kryje się taka maluteńka tubeczka. Mamy tutaj Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate 5 ml. Czyli znowu koncentrat. Koncentraty akurat no, w pojemności 5 ml myślę, że mogą być. W końcu jest to produkt dla twarzy, więc jego za dużo nie potrzeba. Więc zobaczymy, cóż to za cudo.
Pod 19 kolejna saszetka, słuchajcie, tym razem mamy Clearly Corrective Dark Spot Solution, 1,5 ml. Chryste panie, serio, 1,5 ml do kalendarza adwentowego? Nie mam pojęcia, co to jest. To jest, wydaje się mieć taką bardzo luźną konsystencję w środku, więc nie wiem, jak to się stosuje. I pod tym numerkiem kryje się Midnight Recovery for Eyes, czyli mamy tutaj najbardziej znaną ich serię, tym razem z produktem do oczu, pojemność 3 ml, ale znowuż, no taka pojemność na produkt do twarzy myślę, że jest ok, bo tego za dużo do twarzy nie potrzeba. Natomiast, no przynajmniej też forma lepsza troszeczkę, tak? Mamy małą tubkę, więc też wygodniej się używa po prostu troszeczkę na oczy i można zakręcić i, nic się temu nie dzieje. Pod numerkiem 21 mamy Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Ta maska już w ogóle sam jej widok przyprawia mnie o uśmiech. To musi być super fajna maska. W ogóle maska z kurkumą. Widziałam ją chyba, dziewczyny na Instagramie jej używały. O, jak fajnie ona pachnie. Ma taki właśnie kolor a la kurkumy, nazwijmy to. Super, z tej maski się bardzo cieszę. Czy ja jej tam nie dostałam? Nie, nie dostałam tam. Tam dostałam inne maski, więc fajnie sobie tą też przetestujemy. Pod numerkiem 22 kryje się ich najnowsze chyba dziecko, czyli ten Daily Reviving Concentrate, czyli to jest właśnie młodszy brat tego Midnight Recovery, bo to jest po prostu koncentrat na dzień i mamy tutaj taką próbeczkę o pojemności 2 ml. A pod numerkiem 23 znalazł się właśnie ów koncentrat, o którym przed chwilą wspominałam, czyli Midnight Recovery w takim, słuchajcie, opakowaniu z pipetką, więc to jest bardzo fajny sposób aplikowania tego produktu. I tu mamy pojemność 4 ml, więc dosyć mało. Natomiast tego produktu wcale za dużo nie trzeba. Ja za nim tak średnio przepadam, ale pewnie sobie go poużywam jeszcze. A pod numerkiem 24 największe okienko i znalazł się tutaj balsam do rąk. Mamy tutaj Ultimate Strength Hand Salve, 75 ml, czyli jest to balsam właśnie również na ekstremalnie wysuszoną skórę naszych dłoni. I to wszystko, słuchajcie, jeśli chodzi o ten kalendarz adwentowy. I powiem Wam, że mam bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten kalendarz, bo z jednej strony ogromnie się cieszyłam na poznanie nowych produktów Kiehl's, natomiast z drugiej strony, jak widzę saszetki 5 ml, to szczerze mówiąc to jest bardzo, bardzo słabe. Saszetki to jest coś, co właśnie dodają w gratisie na przykład do zakupów. Te saszetki, które tutaj otrzymałam, właśnie mają po 5 ml, więc wrzucanie tego do kalendarza adwentowego jest moim zdaniem takim pójściem na łatwiznę. Można by było na przykład nie dawać tych saszetek, zwłaszcza, że tam były produkty typu balsam do ciała, typu peeling do ciała. Rozumiem, jak tam była ta saszetka 1,5 ml jakiegoś tam tego dark spot coś tam. Moim zdaniem można było tego nie dawać, można było dać po prostu jakiś inny produkt, może jakąś maskę czy coś w tym stylu. Więc mam wrażenie, że po prostu oni poszli na łatwiznę, wpieprzali tych saszetek tutaj, bo ich było tutaj całkiem sporo, więc mam po prostu mieszane uczucie. Jeśli chodzi o wartość tego pudełka, to ja sobie w międzyczasie też policzyłam i wartość w zależności od tego, od jakiej kwoty liczymy, bo niektóre produkty są w różnych pojemnościach, więc w zależności jak weźmiemy który punkt odniesienia, to wartość tego kalendarza jest około 500, 550, 600 zł. Więc jak na kalendarz, za który płacimy 300 zł, to ta przebitka nie jest jakaś fascynująca. Na przykład kalendarz z Klinika, według informacji na stronie Klinika, ma wartość 950 zł. Ja sama tych produktów nie liczyłam, więc nie wiem, tak twierdzi producent. Akurat co Kiehl's stwierdzi, też nie wiem, bo nie znalazłam nigdzie tej informacji. Natomiast jeśli chodzi o produkty, ja na pewno ich wszystkich będę używać, bo one mnie bardzo ciekawią, z chęcią sobie je wypróbuję. Natomiast jak na podniecenie, jakie miałam, kupując ten kalendarz, że nakręcę i w ogóle jest tyle fajnych produktów, tak te saszetki tak trochę, wiecie, obniżały moje zadowolenie, obniżały tandetność tego plastiku i tej tekturki, tego papieru, który tutaj jest, też jest słaba, bo mówię, otwieracie jedno, rwie się drugie, więc no po prostu... To nie jest kalendarz tak wysokich lotów, jakbym oczekiwała, zwłaszcza patrząc na to, co inne firmy przygotowują i jakie inne kalendarze mogły nam się trafiać. To nie jest też najgorszy kalendarz, tak jak wspominałam przy Ritualsie, tam kupiłam go za 200 zł, wartość jest 400, więc jest podwojona, jeżeli kupimy go za 270, no to mamy mniejszy zysk. Tutaj kupiłam go za 300, wartość jest powiedzmy od 500 w górę, więc też nie jest tak najgorzej. Natomiast, jak już mówię, no te saszetki i ta tandetność opakowania po prostu sprawiły, że tak moja radość tak
troszeczkę zmalała. Natomiast nie żałuję zakupu tego kalendarza, jest fajny. Jeżeli nie znacie produktów Kielsa i macie 300 zł i chcecie wydać, to ja bym Wam polecała ten kalendarz. Jest naprawdę fajny, mamy różnorodne produkty, mamy i maski, i kremy, i peelingi, i te balsamy do ciała, i szampon, i odżywkę, więc mamy różne produkty, które możemy wypróbować, więc można naprawdę spokojnie, tak jak w przypadku Rituals'a, po prostu wypróbować sobie szeroką gamę produktów jednej marki. I to tyle, jeśli chodzi o ten kalendarz. Dajcie mi znać, co Wy o nim sądzicie. Czy uważacie, że warto go kupić, czy jednak stwierdzacie, że może niekoniecznie. Czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze, bo naprawdę jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Jeśli nie widziałyście jeszcze otwierania kalendarza z Rituals'a, który tam się znajduje, to odsyłam Was do mnie na kanał. Jest już filmik, więc możecie zobaczyć, co dokładnie znalazło się w tym kalendarzu. Tymczasem żegnam się już z Wami, życzę Wam udanego dnia. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa, pa!